To ważna chwila dla sportowców, którzy na swoje sukcesy ciężko pracowali. Moim największym ubiegłorocznym sukcesem jest bez wątpienia Mistrzostwo Polski w wyciskaniu leżąc. W mieście Chorzów udało mi się wtedy wypracować rezultat 145 kg, więc jest to na pewno mój największy sukces w poprzednim sezonie. Bez wątpienia moim następnym celem jest w końcu pojechanie na turnieje międzynarodowe, tak jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie uda mi się wywalczyć kwalifikacje na taki turniej, więc z sezon na sezon staram się podnosić swoją poprzeczkę, żeby cały czas dążyć do lepszego wyniku. Bartosz Roszer to tylko jeden z kilku zawodników klubu Olimp Zabrze, uhonorowanych przez prezydenta miasta nagrodą pieniężną za wysokie osiągnięcia sportowe. Klub Olimp dominuje w gronie tych laureatów i tych, którzy w ubiegłym roku odnosili sukcesy. No co się czuje w takim momencie? Dumę? No absolutnie, jak najbardziej. Myślę, że coraz bardziej idziemy do przodu i coraz więcej zawodników. No teraz już nie tylko w kręgu kulturystyki fitness, ale również poszerzyliśmy działalność o trójbój siłowy, więc z nami będą również nagrodzeni tutaj juniorzy trójboju siłowego. No fajnie, bardzo się cieszymy. Na liście nagrodzonych nie mogło zabraknąć zawodniczek z klubu sportowego Iskra Zabrze. Mistrzostwa, które były w Zabrzu, tak. Konkurencja była spora? Tak. Byłyśmy drugie i od pierwszego miejsca różniło nas bardzo dużo punktów, ale od trzeciego bardzo mało, tak parę setnych. Powiedz, co się czuje w momencie, kiedy zdobywa się takie medale, takie nagrody, takie wyróżnienia? To ogromna radość? Tak, bardzo. Motywuje do dalszej pracy? Na pewno, bo jak nie ma tak dużo tych sukcesów, bo jest duża konkurencja, to taki sukces jest bardzo miły. Największy sukces ubiegłoroczny? Myślę, że też były to drużynówki. Startowałyśmy w Olsztynie, ale też nam dobrze poszło. Różniły nas też kilka setne do pierwszego miejsca, bo byłyśmy drugie. Żeby zdobywać takie laury i takie wysokie pozycje, to trzeba się dużo napracować? Tak. Jak ciężko pracujecie na taki sukces? Na pewno codziennie po 6 godzin. W Zabrzu działa prawie 80 klubów i stowarzyszeń sportowych. Żyjemy w Zabrzu sportem bardzo szeroko. Od gimnastyczek, poprzez piłkę ręczną, poprzez inne dziedziny sportu, które przysparzają ogrom emocji, wzruszeń, radości. Tak więc Zabrze sportem stoi. Myślę, że to są wspaniali zawodnicy, to są cudowni kibice. Tradycją się już właściwie stało, że zawodnicy, którzy zyskują nagrody za wysokie wyniki sportowe, to są wyniki na szczeblu co najmniej ogólnopolskim i wyżej. W przypadku Zabrza to zdecydowana największa ilość gimnastyka sportowa i kulturystyka. Cieszymy się sukcesami tych młodych ludzi. To ogromnie ciężka praca. Wiemy doskonale, żeby w sporcie osiągnąć sukcesy, trzeba bardzo, ale to bardzo się napracować. Przed sobą mieliśmy dziś właśnie takich ludzi, którzy potrafią pracować i potrafią spełniać nie tylko swoje marzenia, ale również nasze.